Ludzie nie zawsze są źli. No siemno. Oglądałem teraz właśnie nagranie Mociego, co on tam odpierdziela z jakieś numery. Się naśmiewa ze wszystkich. Mucie, kim ty jesteś? Powiem ci tak szczerze, nie? Bo dla mnie to jesteś chyba frajerem, który chyba bazuje chyba na reakcji chyba blogerów czy tam czego. Nie, to nie chodzi o to, że tego, że chcę cię tak strasznie obrazić, nie? Ale twoje zachowanie to jest naprawdę karygodne i to, co robisz, to jest naprawdę do dupy, nie? Bo ty się tylko oglądasz filmiki i się wyśmiewasz z kogoś, nie? Sam coś nagraj. Sam coś nagraj gdzieś film i zobaczymy, jaki jesteś kozak, że tego, że kogoś oceniasz, nie? Może ktoś oceni ciebie. Nie wiem, jesteś jakimś tam raperem, czy z raperem, czy jakimś jakimś gnojkiem, z jakiejś wiochy, ale się kreujesz na kogoś wielkiego, nie? Dlatego właśnie mnie to wkurza takie, wiesz, postępowanie, nie? Tak jak to robisz, nie? Że ściągasz czyjeś filmy chyba i komentujesz, nie? Może skomentuj siebie, chyba, jak ty żyjesz. Pokaż. Nie, bo my pokazujemy, jak my żyjemy, nie? To może pokażesz, jak ty żyjesz, nie? Taki jesteś, nie wiem, mocny w gębie, ja pierdolę, kurwa, dla mnie to wiesz, śmiechu warte jest, wiesz, takie twoje zachowanie, nie? Nie masz, kurwa, wybicia, kurwa, w swoim gronie, to próbujesz się wybić na czymś innym? Chłopie, to nie tędy droga. Nie w ten sposób. Bo ty wszystko komentujesz, nie? Komentujesz. Pokaż się sam. Pokaż się, kurwa. Nagraj swój film. Ciężko ci? No i... Nie wiem. O co ci chodzi dokładnie? W czym jest twój problem? W czym jest twoja rola? Ale to naprawdę, to nie tędy droga. Boże. Ilu idiotów jest na świecie? Nikt tego nie policzy. Ale jednego dzisiaj właśnie oglądałem właśnie. Multiego. Komuś to może się wydawać śmieszne, fajne, zabawne, nie? Czy ty masz te bilingi, o które się prosiło? Ale co on robi? Co on robi w swoim życiu? Co on osiąga? To, że ściąga czyjeś filmy i robi miksy? No to jest chore. Dla mnie. Dobra, to musimy dostać koniecznie. Bo co? Nie może być z domu, bo się boi? Czy coś? Wyjdź ty w plener, nagraj jakiś film, kurwa, człowieku. Odnieś się do siebie, do kogoś. Pokaż swoje życie, a dopiero tego. Ocenię kogoś, a nie ty oceniasz od razu z góry tego. To, co widzisz na filmach. Że komórka zabudowana jest w okolicach mieszkania Joli. Nudzisz się? Idź na siłownię, idź na rower, idź na tego na spacer do lasu. Mam takie nadzieję, że tego, że jakoś to ogarniesz i tego i będziesz normalnie się zachowywał, nie? I nie obrażę nikogo. Bo ty non stop obrażasz wszystkich dookoła. To nie jest tak. Nie na tym życie polega na obrażaniu kogoś, nie? A ty cały czas w
wszystko to samo robić. Nie wiem, co na ten temat powiedzieć. Słuchaj, dla mnie to jest twoje zachowanie, to jest beznadziejne. A jak postąpić, tak będziesz miał, nie? Ale wyobraź sobie, że twoja oglądalność nie wzrośnie w tym temacie, że ty będziesz kogoś obrażał. Co tobie winien jest Kononowicz, co tobie jest winien Major, co tobie jest winien Geremek, czyli ja. I o co ci chodzi, powiedz? Możesz się wypowiedzieć tak normalnie na wizji, o co tobie chodzi? Nie, bo ty szukasz, obrażasz nacjo, obrażasz wszystkich. To jest tak, jak to wygląda. Gdzie rozmawiałem z nacjo, jest wspaniałą dziewczyną i tego. I naprawdę podziwiam ją i jestem za nią. Popieram ją. To co robi. Może to jest trochę w pewnych momentach chore, co ona wyczynia, ale popieram ją. Ona tworzy swoją rzeczywistość. A ty co robisz? Bazujesz na innych. I nic z tego nie robisz. Siedzisz przed kamerką, pierdolisz głupoty i więcej nic nie robisz. No to weź się zastanów, czy jesteś naprawdę taki super, zajebisty, kurwa, łeb, czy jesteś zwykłym, prostym czy pani miała jakieś wyjście? Nie. No to weź, się wypowiedz. Ja mam w to uwierzyć. Naprawdę. Proszę cię o twoją wypowiedź, co na ten temat sądzisz, nie? Nie, bo ja cię uważam na przykład za zwykłego łba. No to może to sprostujesz na filmie tego, a nie pisz jakieś tam kurwa śmieszne historyjki i tego się wyśmiewasz z innych. Może ktoś powinien z ciebie się wyśmieć, nie? Oglądałem twoje filmiki śmieszne i ci powiem tak szczerze, nie? Że współczuję ci. Współczuję. Nie masz pomysłu, nie masz nic. Niby jesteś tam jakimś raperem. Śmiechu warte, chyba z Disco Polo. No nie, mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia. No. Umiesz rapować Disco Polo? Macie pokrzywdzoną świadkę, to co jeszcze? Hej, łoszy. Dobre. Dam ci podpowiedź, żebyś tego to zrozumiał, nie? Bo tak wiesz, może coś złapiesz, jakiś rytm taki wiesz. Tylko te twoje kurwa dready to wiesz, trochę z Disco Polo się nie kojarzą. No a do innej muzyki raczej się nie nadajesz. No i mam nadzieję, że się niedługo wypowiesz na ten temat i coś nagrasz. Nie, no bo oczywiście musi być kontra dla Geremka, nie, bo Geremek to oczywiście to jest kawał i tego i pijak, nie? Ale mam nadzieję, że tego, że coś się wypowiesz, nie, bo wszystkich oczerniasz, wszystkich wyśmiewasz, nie? To może tak popatrz na siebie i tego zobacz, co ty sobą prezentujesz. Wiecie to. Bo oglądając twoje filmiki... Panie. Słuchaj, twoje nagrania, blogi czy tam coś tam, nie? To nie świadczy o tym, że ty jesteś happy czy coś, nie? Bo ktoś się tam ogląda. Oczywiście, no cię oglądają, nie? Bo nie ubliżając, nie? Każdy zagląda do tego YouTube'a, nie? Ale twoje wypowiedzi są naprawdę obraźliwe dla wielu ludzi.
Znaczy dla wielu. No dla wszystkich, bo jeszcze nie słyszałem w twoim filmie to, co nagrywasz, czy tam robisz to na żywo, żebyś coś kogoś pochwalił, nie? A każdy jest zły, każdy jest HUJ i tym podobne, nie? I to jest twoje zdanie takie, nie? A ty jesteś happy, nie? Super, zajebisty gość, nie? Co powiedziałeś? Powiedziałem K jak knur.